dziewiąty Military Festival przeszedł do historii. W tym roku dopisali nie tylko uczestnicy dziewiątej edycji konkursu piosenki żołnierskiej i patriotycznej, ale również sympatycy tego wydarzenia, a przede wszystkim pogoda. Przez dwa dni w Ustroniu prezentowano sprzęt wojskowy. Nie zabrakło również stoisk promocyjnych. Prezentowała się 6. Brygada Powietrza Desantowa, konkretnie z Bielski Batalion, 18. Bielski, jednostka specjalna NIL i 10. Brygada Logistyczna z Opola, która no, chyba najlepiej się zaprezentowała, najlepszy sprzęt pokazali. Wyposażenie indywidualne, to co dzisiaj żołnierz ma na wyposażeniu. Było zainteresowanie? Było duże zainteresowanie, tak. I dzieci, i osoby dorosłe, starsi, przypominają sobie, jak to kiedyś byli w wojsku. Natomiast dzieci oglądały, bo i ratownictwo było, i Akademia Frycia Modrzewskiego prezentowała prezentację udzielenia pomocy, zwłaszcza w wypadkach drogowych. Ważnym punktem programu była kolejna edycja konkursu piosenki żołnierskiej i patriotycznej. W tym roku do walki o kryształową kulę przystąpiło 17 uczestników. Zespoły wojskowe z Węgorzewa, z Przasnysza i z Gdyni. Są solistki, soliści, prawdziwie przekrój całej Polski. Wykonanie uczestników oceniało profesjonalne jury, a poziom w tym roku był bardzo wysoki, przyznał organizator festiwalu Tadeusz Dytko. Ja się oczywiście na muzyce nie znam, bo organizuję festiwal, ale słucham innych i na próbach, to już jurorzy słuchali też, bardzo wysoko oceniali, że jest z roku na rok jest coraz wyższy poziom. No i mamy jeszcze gościa specjalnego, który ukochał Ustroń z Florydy, kapitan Flizak, najmłodszy żołnierz generał Andersa, już przywiózł ze zaprzyjaźnioną rodzinę i mówi, że jeszcze w przyszłym roku więcej przyjedzie osób, bo Beskidy są jego ulubionym miejscem. Kryształową kulę wyśpiewał zespół San Quentin z 11. Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie. Fani militarnego festiwalu już czekają na kolejną, 10. edycję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.